Niedzielą relaksuję się po leniwym tygodniu. Niedzielą co odsłuchuję z YouTube'ka tych chłopców. Chociaż mam parę wniosków oraz trudnych słów. Pokaż coś innego, a już hejtujesz znów. Props czy hejt, yo. A może ta krytyka publika, ten schemat jak drops. Dziś łyka walka szkół generacji, pomysłów na rap. A gdzie wspólna barwa hip-hopowej nacji, brat? Dobra z tym bratem, to mocna przesada. Tak samo jak zgodna decyzja, bo gdzie jest słów zwada. Bo technika, bo przekaz, bo bounce, bo coś tam. Ta kultura jest tak szeroka, że niektóre z wady to obciach. Słuchasz mnie i pewnie myślisz, że głupoty pierdolę. Skumasz to w końcu, że mam w tym teorię. Ale o tym to za chwilę, masz czas pomyśleć. Może sam wpadniesz na to jak myślę. Jak masz już jakieś wnioski, o czym tu gadam? Jakiś łak ci pierdoli, o bzdurach zakładam. A chodzi o dyskusję zdrową, wymianę zdań, burzę mózgów, bo każdy ma w głowie swój świat, swój plan na rap. Własny światopogląd, a tak tylko możesz spróbować go dotknąć. Narzucanie własnych myśli, dyktatura. Realizowanie w grupie własnych wizji, granie koło chuja. Mamy cały świat i dla każdego miejsce. Gdy zdajemy sobie sprawę, że to czas na wejście. Może się okazać wreszcie, że to jeszcze nie ta chwila. Też coś tworzę, ale szczerze jeszcze nie nastąpiła. I co mam się poddać i hodować jedwabniki? Wolę czas na pracę dodać, by szlifować linijki. Jak to samo mi powiesz, nie rzucę chujem za hejt. Bo wiem co muszę zrobić, by było the great.